Mam dzisiaj pytanie: Czy czujecie się szczęśliwi? Oczywiście. Bardzo. Tak? Dzisiaj. No tak, w takich okolicznościach czujemy się szczęśliwi. Ale czy czujecie się szczęśliwi zawsze? Nie. 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 Hm. Tutaj Piotr tak odpowiada za wszystkich. Podzielacie to, że nie czujecie się szczęśliwi zawsze? Chciałbym dzisiaj sięgnąć troszkę do księgi proroczej i z niej zaczerpnąć pewne myśli do rozważania, do zastanowienia się nad szczęściem. Z różnych okazji składamy sobie życzenia, czyż nie? Urodziny, jakieś tam święta, jubileusze, nowy rok. No, I czego tak najczęściej życzymy? Zdrowia szczęścia, pomyślności. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, prawda? Zdrowia, szczęścia to tak powszechnie. E, wierzący ludzie e, to tak jeszcze dodają. Dodają jeszcze jedno słowo, błogosławieństwa, prawda? Bo to słowo błogosławieństwo to jest tak, to w istocie znaczy szczęście, ale ono jest tak jakby zarezerwowane tylko do tych relacji nie, duchowych, religijnych wśród ludzi wierzących. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, może niektórzy z Was wiedzą, że Pan Bóg nie składa nam życzeń. Zgadzacie się? Pan Bóg nie życzy nam. Pan Bóg nam daje. Wiecie, dlaczego my może nie jesteśmy w stanie komuś dać zdrowia, więc życzymy. My nie jesteśmy w stanie komuś dać szczęścia, więc mu życzymy. Prawda? Ale Pan Bóg nie składa nam życzeń. Pan Bóg nie ogranicza się, tylko życzę Ci zenku, żebyś był szczęśliwy. Pan Bóg daje nam, Pan Bóg obdarza nas. Dlatego, gdy zapytałem, czy czujecie się zawsze szczęśliwi, chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam, że na ogół pojęcie szczęścia źle rozumiemy. Dlatego, że szczęście częstokroć mylimy z emocją zadowolenia na, w, w chwili, gdy nam jest dobrze, przyjemnie. Ale to jest zadowolenie. Szczęście, moi drodzy, to nie emocja. Szczęście to stan, ponieważ my Najlepiej rozumiemy pewne przykłady, ilustracje, dlatego chciałbym powiedzieć, porównać, że szczęście to słońce świecące pełnym blaskiem na błękicie nieba. A nasze życie na Ziemi toczy się, i czasami skądś tam, nie wiadomo skąd, nadciągają ciężkie chmury i przysłaniają słońce. I jak są takie jeszcze bardzo ciężkie, to nawet mogą spowodować, że jest ciemno. Ale czy słońce, czy chmury zgaszą słońce? Moi drodzy, jeżeli mówimy o szczęściu, jako o reakcji na daną jakąś okoliczność. Ja czasami przywołuję przykład z mojego życia, z mojej młodości: że jako młody nastolatek marzyłem o tym, żeby mieć motocykl, i uważałem, że jak będę miał motocykl, to będę szczęśliwym człowiekiem. No i tak marzyłem, i stało się zadość, spełniło się to moje marzenie, i byłem szczęśliwy no, tak około dwóch miesięcy. <laughs> Wiecie, no cóż to za szczęście, które przemija. Wiecie, zadowolenie z powodu spełnienia się jakiegoś marzenia, zadowolenie z powodu pomyślnego biegu wydarzeń, to nie jest szczęście. To nie jest szczęście. Wiecie, ja czasami kontrastuję i mówię. Że nieszczęśliwi ludzie też są często zadowoleni, a szczęśliwi ludzie też mogą być czasami niezadowoleni. Co to jest szczęście? Co to jest szczęście? To jest coś, co przychodzi do człowieka pod różnymi postaciami. Moi drodzy, szczęście to stan. Twojego ducha. Zatem, gdy mówimy o życiu, i gdy mówimy jako ludzie wierzący, to przypominamy sobie takie zdanie, wyznanie definicję szczęścia, jaką Dawid powiedział: Moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. A czy Twoim szczęściem jest być blisko Boga? Dawid to tak pięknie wyznał, i chociaż przeżywał wiele różnych trudnych sytuacji i popełnił wiele błędów, to on jawi się. Na stronicach Pisma Świętego, jako człowiek szczęśliwy, jako człowiek błogosławiony. Jako człowiek błogosławiony. Czy my doceniamy błogosławieństwo? Czy czujemy się błogosławieni? Ha? Jeśli, moi drodzy, nie czujesz się zawsze szczęśliwym, to zastanów się dlaczego albo i myślę że najczęściej popełniamy pewien błąd niezadowolenie mieszając z nieszczęściem a zadowolenie ze szczęściem należałoby tutaj pewne rzeczy skorygować należałoby zastanowić się jak ty definiujesz w swoim życiu szczęście? Czy twoim szczęściem, powtarzam jeszcze raz to pytanie, czy twoim szczęściem jest życie z Bogiem? Czy żyjesz z Bogiem? Moi drodzy, pismo święte od początku do końca przeplata się błogosławieństwem. Tak, jak tutaj Piotr powiedział, w różnych postaciach, w różnych okolicznościach, w różnym wymiarze. Ja dzisiaj chciałbym skoncentrować się na błogosławieństwie naszych czasów. Na błogosławieństwie ludzi żyjących w czasach końca, czyli na błogosławieństwie Księgi Objawienia. Księga Objawienia. Czy wiecie, ile razy Jan w Księdze Apokalipsy używa tego słowa błogosławieni? Nie zastanawialiśmy się. Nie, 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 nie punktowaliśmy. A... No, no, słuchaj, ale, ale jest czterech jeźdźców, to może cztery razy, bo jest czterech jeźdźców, dwanaście bram miasta, to może dwanaście razy. Tak, zgadujemy, ale myślę, że po dzisiejszym studium do końca życia zapamiętacie. Ile razy, ale nie tylko ile razy, ale co Jan łączy z błogosławieństwem. Mówiąc inaczej, od czego to błogosławieństwo nasze jest uzależnione? Bo rzeczywiście błogosławieństwo jest uzależnione. Dobrze, y, cyfrę odkryjemy na końcu. Dziesięć <śc> przykazań tutaj ktoś kojarzy z dziesiątką, podpowiada. Cyfrę odkryjemy na końcu. Y, spróbujmy sięgnąć do księgi objawienia i po kolei je będę wskazywał. Y, pierwszy rozdział księgi objawienia i, i werset trzeci to słowa, które są bardzo dobrze Wam znane. Jan rozpoczynając swoją księgę już na samym początku, gwarantuje błogosławieństwo dla. Macie pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tej księgi. I zachowują to, co w nim jest napisane. Moi drodzy błogosławieni, szczęśliwi. Szczęśliwi. Ktoś mi powiedział: No, czytam księgę objawienia i wcale nie czuję się szczęśliwszy. To nie czytaj, bo to strata czasu. Aczkolwiek tu jest to napisane, błogosławieni, którzy czytają. Dodam, dlaczego powiedziałem nie czytaj. Dodałbym tu taką małą korektę. Studiuj, studiuj. Studium to też czytanie. Ale to jest coś głębiej. Dlatego, że moi drodzy, właśnie to czytanie może pozostać tylko czytaniem i wtedy mijasz się z błogosławieństwem. Jan na samym początku powiedział o pewnych trzech rzeczach ściśle ze sobą związanych. Wiecie, błogosławieni ci, którzy. Czytają i ci, którzy słuchają. Powie ktoś: No to ci, którzy słuchają, to nie czytają. Czy człowiek, który czyta, słucha? Są w dwóch przypadkach człowiek czytający słucha. Po pierwsze, gdy czyta na głos. Zachęcam, czytajcie Biblię na głos. Czytajcie Pismo Święte na głos. To ma naprawdę duże znaczenie. Ale jeśli nawet czytasz sobie w myślach, po cichu, to słowo słuchać słów proroctwa to nie znaczy tylko i wyłącznie rejestrować dźwięki. Wy wiecie, że yy, yy, Słowo słuchać lub nie słuchać, to wykonać lub nie wykonać. Mamusia mówi: Posprzątaj do swojego dziecka, posprzątaj pokoik, a dziecko nie sprząta, nie słucha. Czy nie słyszy? Słyszy. A więc rozumiemy te dwa znaczenia słowa słuchać. Bracie, siostro, przyjacielu, jeśli czytasz, a nie słuchasz, możesz się, minąć, możesz się minąć z błogosławieństwem. Możesz wtedy rzeczywiście powiedzieć, ale ja nie czuję błogosławieństwa, czytając, ale czy słuchasz? Trzecie. Zachowanie, jakie Jan tutaj wymienia, to również związane z zachowaniem, bowiem zachować, zachować, to inaczej również wykonać, spełnić, zachować. Apostoł Jan, autor tej księgi. Powiedział, napisał Błogosławiony Ten. I wielu tego błogosławieństwa doświadcza. Jestem jednym z nich świadczący, że czytanie, słuchanie i zachowywanie tego, co jest napisane, daje człowiekowi. Poczucie szczęścia, nawet gdy okoliczności życia są niesprzyjające. Dobrze, to jedno błogosławieństwo. Następne błogosławieństwo znajduje się dosyć daleko zapisane. Następne rozdziały to rozdziały, które obejmują historię, bogatą w wydarzenia, siedem zborów, siedem pieczęci, siedem trąb, znamy. A dochodzimy do rozdziału czternastego, do rozdziału czternastego, rozdział czternasty, pamiętamy, ja to nieraz tylko w kwestii for formalnej mówię, że Jan nie dzielił swojej księgi na rozdziały i wersety, ten podział to podział tylko nie, yy, ułatwiający nam poruszanie się w tekście. No ale szanując ten podział, czternasty rozdział w swej treści zawiera trzy wizje, trzy ilustracje. Jest tam wizja Baranka i 144 tysięcy na górze Syjon. Jest tam wizja trzech aniołów lecących przez środek nieba i wizja opisu żniwa i winobrania. A w tym rozdziale błogosławieństwo występuje w zdaniu zapisanym w wersecie 13 i usłyszałem głos z nieba mówiący napisz błogosławieni są Odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Moi drodzy, zwróćcie uwagę: błogosławieni są odtąd umarli. Jan nie napisał: błogosławieni są wszyscy umarli, którzy w Panu umierają. Ha? Widzicie, na tym polega pewne studium. Ja staram się inspirować, zachęcać o sposobie czytania księgi objawienia, jeszcze później wspomnę. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Odkąd? Ha. Błogosławieni są odtąd. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien historyczny. Wymiar, odkąd błogosławieni są umarli. Dlatego, że rzeczywiście wszyscy umarli, którzy w Panu umierają, są błogosławieni. My znajdziemy, znajdziemy może nawet przeskoczę teraz do rozdziału dwudziestego, dwudziestego i werset piąty, werset szósty, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. O tym za chwilkę powiemy, ale te dwa błogosławieństwa są ściśle ze sobą związane. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Na czym polega to błogosławieństwo umarłych? Wiecie, Szczęście to jest stan, który czują ludzie żyjący. Ludzie umarli nie czują nic. Dlaczego Jan mówi: Błogosławieni są umarli? I to wskazuje odtąd umarli. Na czym to błogosławieństwo polega? Ha. Moi drodzy, tu jest ukryta pewna bardzo głęboka myśl. Znajomość proroczna, znajomość pisma świętego, daje, daje człowiekowi poczucie szczęścia, poczucie udziału w tym szczęściu. Na ogół wiemy, że będą dwa wielkie, powszechne zmartwychwstania. Przeczytaliśmy, my do tego dojdziemy jeszcze, że Jan napisał, że błogosławieni ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu? Zbawieni, zbawieni mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A Potem, po tysiącu lat, Jan mówi, inni niezbawieni, potępieni, z martwych staną, ożyją, gdy dopełni się tysiąc lat. Ale czy to wszystkie z martwych stania, o których Pismo Święte mówi? Nie. Wiem, że wielu z Was wie. Moi drodzy, dwa Zmartwychwstania jeszcze poprzedzają powszechne dwa zmartwychwstania. I to jedno już jest za nami, bowiem w Ewangelii czytamy o zmartwychwstaniu sprawiedliwych w dniu śmierci Pana Jezusa. Groby się otworzyło i wielu wyszło z grobów i byli widziani w mieście. Tak sprawozdaje Ewangelia. Nie wymienia ich imion, nie, nie wspomina, co się z nimi stało. Uszanujmy to milczenie. Możemy domyślać się, ale cokolwiek powiemy, to będzie tylko i wyłącznie domniemanie, to będzie przypuszczenie. Szanując. Objawienie Ewangelii, że wielu z martwych stało. Tam nawet nie ma podanej liczby. Wielu powstało z martwych. Wierzymy, że tak jest. Ale moi drodzy, czytamy w księdze, w księdze Daniela. Otwórzmy księgę Daniela, rozdział 12. I tam już w wersecie. W wersecie yy, yy, drugim, tylko w wersecie drugim, chodzi mi o pewną myśl zawartą. Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Po pierwsze, nie wszyscy, lecz wielu. Daniel nie używa liczby określającej tej grupy. A po drugie, wielu będzie do życia, i wielu będzie potępionych. Jan w swojej, w swojej wizji rozgranicza z martwych, w zbawionych, i stanie potępionych. I wszyscy zbawieni powstaną w pierwszym zmartwychwstaniu i wszyscy potępieni powstaną w drugim zmartwychwstaniu. Zatem informacja ta wskazuje, że Daniel pisze o innym, wydarzeniu o wydarzeniu poprzedzającym te dwa wielkie zmartwychwstania wydarzeniu w którym uczestniczyć będą zarówno zbawieni jak i potępieni a wśród tych potępionych szczególnie ci którzy przebili pana Jezusa Bowiem Jan w pierwszym rozdziale w wersecie ósmym, w objawieniu, w pierwszym rozdziale w wersecie ósmy, w siódmym, przepraszam, mówi, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. No ci, którzy go przebili, aby mogli ujrzeć, muszą z martwych wstać. Dlatego... Wracając do 14 rozdziału Księgi Objawienia. I uwzględniając ten zwrot błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają, warto zauważyć, że słowa te są napisane w kontekście trzech aniołów lecących przez środek nieba, Zwiastujących Ewangelię Wieczną, a między innymi pierwszy z nich ogłasza, że nadeszła godzina jego sądu. Adwentyści dnia siódmego wierzą, że sąd, o którym Daniel napisał, sąd o którym apostołowie mówili w czasie przyszłym że przyjdzie ten sąd już jest ze względu na jasne stwierdzenie anioła lecącego przez środek nieba który powiedział godzina sądu jego nadeszła Myślę, że rozumiemy, co znaczy słowo nadeszła. I w tym kontekście, w kontekście tego sądu, Jan pisze, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Rozumiejąc prorocze okresy czasu wyznaczone przez Boga, wierzymy, że sąd Boży będzie wydarzeniem bardzo szerokim, czy jest wydarzeniem niezmiernie szerokim i obejmuje dwie fazy. Fazę sądu nad domem Bożym, nad Kościołem, który, wierzymy, rozpoczął się w 1844 roku i zakończy się powrotem Jezusa Chrystusa po zbawionych. A potem drugi etap sądu, sądu, w którym jak objawił apostoł Paweł, uczestniczyć będą już zbawieni. Sąd nad światem, sąd nad upadłymi aniołami, sąd w okresie milenium w okresie tysiąclecia zakończy się wyrokiem ostatecznym, powrotem i stąpieniem na tą ziemię świętego miasta Jeruzalem. Zatem czego dotyczy to błogosławieństwo? Moi drodzy, jeśli macie jeszcze księgę Daniela otwartą, to sięgnijmy do niej lub odszukajmy jeszcze raz księgę Daniela, rozdział 12. Dlatego, że w końcówce tego 12 rozdziału, werset 12, mówi Daniel: Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Powiem wprost, siostry i bracia, przyjaciele. Błogosławieństwo to jest zagwarantowane dla tych, którzy to rozumieją. Przeczytajmy od dziesiątego wersetu. A może, a może nie, od ósmego przeczytamy? Wprawdzie słyszałem to. Wszystko, co, 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 co wcześniej zapisał. Słyszałem, to mówi Daniel, ale nie rozumiałem i rzekłem: Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy. Daniel słyszał, miał wizję, ale nie rozumiał tego wszystkiego. Pytał, chciał zrozumieć. Siostro, bracie, czy ty chcesz zrozumieć? Czy może mówisz, no, to jest takie trudne. Ach, w sumie to mi do zbawienia jest niepotrzebne. Uwierzyłem w Pana Jezusa, że On mnie zbawił, kocha mnie, za mnie umarł, przebaczył moje grzechy. To mi wystarczy. Daniel chciał to zrozumieć, ale Anioł rzekł do Niego: Dziewiąty werset. Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. I teraz najważniejsza myśl. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych, wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Moi drodzy, zachęcam Was żebyście żeby wam zależało, żeby tobie, siostro, bracie zależało, żeby to rozumieć. I żeby rozumieć właściwie. Nie chodzi o to, żeby byle zrozumieć. Wiecie, komentarzy do ksiąg proroczych jest multum. Czy wszystkie są właściwe? <gadzacie> Zgadzacie się, nie wszystkie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. I czytajmy dalej. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej, postawienia obrzydliwości, spustoszenia upłynie 1290 dni. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec, spoczniesz i powstaniesz do swojego les losu, ukresu dni. Daniel czeka na zmartwychwstanie. Kochani, otwórzmy 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Jeszcze jedną rzecz przywołamy, aby zrozumieć istotę tego błogosławieństwa. Ewangelia Mateusza, rozdział trzynasty. I tam od wersetu 10 musimy obszerniejszy fragment przeczytać. Przystąpili uczniowie i rzekli mu Jezusowi: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on, Jezus, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios. Wam dane jest znać tajemnicę proroctw. Ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli? Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie? Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczyma nie widzieć, ani uszy nie słyszeć i sercem nie rozumieć. I nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione Oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo za prawdę powiadam wam wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to co wy widzicie, a nie ujrzeli i słyszeć to co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wiecie na czym polegało błogosławieństwo tego pokolenia, w którym pan Jezus chodził po ziemi? Bo prorocy od starożytności zapowiadali przyjdzie mesjasz. Przyjdzie Mesjasz. Ale oni żyli wiarą, że przyjdzie Mesjasz. Natomiast to pokolenie, kiedy Pan Jezus przyszedł, było pokoleniem szczególnie błogosławionym, bo wśród nich żył Mesjasz Król, Pan zbawca stworzycie. Ale wiecie, niektórzy się z tym błogosławieństwem rozminęli. Bo patrząc, nie widzieli. Słuchając, nie słyszeli i się z tym błogosławieństwem rozminęli. Kochani, Daniel zapisał błogosławiony, który dożyje 1335 dni. Ale ci będą błogosławieni, którzy to rozumieją. Jeśli ci nie zależy na, tym, na zrozumieniu tego, to tak jakby ci nie zależało na błogosławieństwie. Chciałbym, żebyśmy dobrze mieli w pamięci ten fragment z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus przyszedł do wszystkich, proroctwa były napisane do wszystkich. Czy wszyscy wtedy byli błogosławieni obecnością pana Jezusa? No więc. Błogosławieni ci, którzy słuchają, ci, którzy czytają, ci, którzy słuchają i ci, którzy zachowują to, co jest napisane w słowach tego proroctwa. A więc, moi drodzy, do sedna. Błogosławieni odtąd umarli, którzy w Panu umierają. To błogosławieństwo dotyczy tego, iż wierzymy. Że ludzie, którzy żyją w obecnym czasie, w czasie sądu, od momentu kiedy Anioł pojawił się na niebie i ogłosił nadeszła godzina Jego sądu, wszyscy ci, którzy w tym czasie żyją i umarli w Chrystusie, gdy Pan Jezus powróci, będą mieli szczególny przywilej uczestniczyć w tym zmartwychwstaniu przed powszechnym zmartwychwstaniem, aby widzieć Pana Jezusa przychodzącego w chwale. Przemyślcie to. Rozważcie to. Ci, którzy będą z martwych wzbudzeni, oni będą z martwych wzbudzeni, gdy Chrystus już będzie. Ale ta grupa ludzi, wybrana przez Boga, ma szczególne błogosławieństwo, aby widzieć Chrystusa przychodzącego na tą Ziemię. Zależy Ci na tym błogosławieństwie? Chciałbyś to widzieć? Chciałbyś to przeżyć? Chciałbyś znaleźć się w tej grupie? To dzisiaj Ty o tym decydujesz, bo to nie Pan Bóg decyduje. Pan Bóg tylko położył to błogosławieństwo. I błogosławieństwo tego pokolenia, które żyło na Ziemi w czasie, kiedy Pan Jezus przyszedł, polegało na tym, że żyli właśnie w tym czasie. Żyli w tym czasie. Poprzednie pokolenia nie widziały Pana Jezusa. To błogosławieństwo w XIV rozdziale Księgi Objawienia dotyczy ludzi żyjących w tym czasie. I jeśli. Pan Jezus nie przyjdzie jeszcze za naszego życia, za mojego życia, za twojego życia i dołączysz do losu ojców, to jednak możesz być spokojny i możesz mieć tą pewność opartą na Bożej obietnicy. Możesz czuć się szczęśliwy już dziś, że będziesz widział przychodzącego zbawiciela. Chwale, że zostaniesz z martwych wzbudzony, aby widzieć Go przychodzącego w chwale. Będzie to wielki przywilej dla tych, którzy to rozumieją i którym na tym zależy. Dlatego Jan napisał: Usłyszał głos, Pan Bóg powiedział. I mówi: Napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. On nie powiedział, nie napisał, że błogosławieni są umarli. To będzie za chwilę. Wszyscy umarli, którzy w Panu umierają, są błogosławieni. Ale to błogosławieństwo jest takim jakby jeszcze wyróżnieniem jest takim przywilejem dla tych ludzi, którzy odtąd umarli. Ile omówiliśmy? Dwa. To było może takie najobszerniejsze. Trzecie błogosławieństwo to następny rozdział, szesnasty. To już są plagi. Rozdział szesnasty i werset piętnasty. Oto przychodzę jak złodziej błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty Jego. Oto przychodzę jak złodziej. Czy my znamy takie porównanie skądś? Z Ewangelii. Sam Pan Jezus powiedział, że Jego przyjście będzie tak zaskakujące dla wszystkich, jak przyjście złodzieja. Osobiście zastanawiałem się, dlaczego akurat Pan Jezus porównał swoje przyjście do tak negatywnej postaci. No, bo złodziej to bardzo negatywna postać, atakująca gospodarza jeszcze o tak nieprzyzwoitej porze, prawda? Gdyby przyszedł w południe, zapukał i powiedział: Dzień dobry, jestem złodziejem, przyszedłem cię okraść, prawda? Byłoby to tak uczciwie, no. <laughs> prawda? Więc. No, ale pan Jezus porównał swoje przyjście, swoje pojawienie się do pojawienia się złodzieja I Jan w objawieniu powtarza to No on słyszy, on słyszy bo to przecież Pan Jezus to objawienie Janowi przekazuje ten sam Jezus który do apostołów gdy chodził po ziemi powiedział, że tak jak złodziej zaskakuje gospodarza tak będzie zaskakujące jego przyjście I tutaj te słowa powtarza ale Błogosławiony, ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago. Moi drodzy, dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie lansuje się bezwstyd. Wybaczcie za drastyczny w tej chwili przykład. Taka jest rzeczywistość. Jak reagujemy? Ludzie niektórzy się nie wstydzą, nie mają poczucia wstydu, prawda? To fizyczna nagość. My ją rozumiemy imtymność, wstyd. To jest przykład, który Pan Jezus użył, aby zilustrować stan duchowy. Stan duchowy. Duchowej nagości nie widać. Fizy na fizyczną nagość reagujemy w sposób spontaniczny, naturalny, prawda? <laughs> Rozumiemy, co to znaczy bezwstyd. Ale tu jest mowa o duchowej nagości. Siostro i bracie, przyjacielu, czy chodzisz w szatach? Czy nie jesteś duchowo nagi? To jest kwestia zrozumienia. Ja nie będę się tym w tej chwili zajmował, ale to traktuję też jako pewnego rodzaju inspirację w Studium Księgi Daniela, żebyśmy, w Studium Księgi Objawienia, żebyśmy postawili sobie pytanie, bo tu jest błogosławieństwo gwarantowane dla tych, którzy czuwają. Czy w liczbie pojedynczej dla tego, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago. A to jest mowa już tuż przed powrotem pana Jezusa, bo pierwsze zdanie, oto przychodzę jak złodziej. Plagi, wiemy, to już jest czas tuż przed przyjściem pana Jezusa. To błogosławieństwo dotyczy pokolenia żyjącego w czasie, kiedy pan Jezus pojawi się. To dotyczy tych ludzi, którzy żywo doczekają przyjścia pana Jezusa. Siostro i bracie, gdyby pan Jezus przyszedł dzisiaj wieczorem po południu, jutro rano, w nocy. Nie, nie, panie Jezu, nie przychodzi jeszcze, jeszcze nie dzisiaj. Poczekaj jeszcze. Poczekaj jeszcze. Wiecie, wielu ludzi, wielu ludzi reaguje bardzo negatywnie na informacje o powrocie pana Jezusa. Ha? Ale jeśli nie chodzisz nago, jeśli jesteś przyodziany szatą zbawienia, to będziesz wołał z całym kościołem: Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Błogosławiony, szczęśliwy, ten, który czuwa i pilnuje swoich szat. Wiecie, dlaczego trzeba pilnować swoich szat? Bo jest złodziej, który przychodzi, aby cię okraść. Tak, przychodzi złodziej, aby cię okraść. Wilnuj swoich szat. My wiecie, wy wiecie, co to jest szata w Piśmie Świętym? Co oznacza szata w Piśmie Świętym? Hmm? Dla wierzących, tak. To no. Tak, to jest no, sprawiedliwość, ale co, co, to, co oznacza to w życiu człowieka? Bo Pan Bóg nam daje tą szatę i nie po to, żebyśmy mówili, że to jest szata Pana Jezusa. Mówiąc tak, takim obrazem. Dziecko otrzymuje swoje ubranka od mamusi, ale jakby to brzmiało, gdyby powiedziała, ja chodzę w ubranku mamusi. Więc my otrzymujemy, ale on nam to daje na własność, i to się staje naszą szatą. Błogosławiony, który pilnuje szat swoich. A my to byśmy tak cudych pilnowali, prawda? Więc, co to jest szata w Piśmie Świętym? Widzę, że słyszycie, że, że rozumiecie. Podpowiem, czy uzupełnię. Głośno powiem. Szata w Piśmie Świętym symbolizuje charakter, Twój charakter. A twój charakter to jest sposób Twojego myślenia, to jest sposób Twojego działania, to są relacje, jakie masz w rodzinie, mężu z żoną, żona z mężem, rodzice z dziećmi. To jest Twój charakter w kościele, w zboże, w miejscu pracy. To jest Twój charakter. Jaki masz charakter? Czyj charakter nosisz, odbijasz? Błogosławieni, błogosławiony, kto czyta i kto pilnuje szat swoich. Wiecie, mówi się o ludziach bez charakteru. Ludzie bez charakteru to ludzie bez wstydu. To ludzie, którzy nie umieją się wstydzić. O takich też Pismo Święte mówi. Szukamy następnego. Wiecie, ja tak już wam podpowiadam. Następne błogosławieństwo w rozdziale dziewiętnastym. W rozdziale dziewiętnastym i tam werset dziewiąty. Czytamy: Rzekł do mnie: Napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzekł do mnie: To są prawdziwe słowa Boże. Błogosławieni, którzy są zaproszeni, błogosławieni, szczęśliwi. Kochani, czy czujecie się szczęśliwi, wyróżnieni? Uprzywilejowani tym zaproszeniem? No, no, jakżeż nie czuć się szczęśliwym? Dlatego zdumiewa mnie to, gdy czasami stawiając pytanie, tak jak Wam na początku postawiłem, czy czujecie się zawsze szczęśliwi? Słyszę bardzo często odpowiedź nie zawsze. Zastanówcie się, dlaczego? Szczęście to nie jest. Chwilowa tylko chwilowe zadowolenie. Szczęśliwi, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Ha? Pozwolę sobie również zaakcentować: czy wiecie, dlaczego Jan słyszy: To są prawdziwe słowa Boże? Czy inne nie są prawdziwe? Niektórzy z was powinni to już wiedzieć, powinni to rozumieć. Dlaczego Jan, Daniel też używa tego słowa: Teraz ci prawdę powiem. To są prawdziwe słowa Boże. Nigdy nie zmienia decyzji. Ale dlaczego, dlaczego dodaje tu jeszcze? Tym bardziej, że w, w, tym, w księdze objawienia mamy to jeszcze powtórzone w 21 rozdziale, w wersecie 5. Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Pewne i prawdziwe. I w 22 rozdziale, werset 6, również mówi: Rzek do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe. Czyżby nie wszystkie były pewne i prawdziwe? Zapamiętajcie, moi drodzy, że ten zwrot oznacza, że ta informacja jest rzeczywista, a nie symboliczna. Bo szczególnie w księgach proroczych Bóg podaje pewne informacje ukryte w symbolach pan Jezus opowiedział przypowieść o uczcie weselnej o zaproszonych gościach na ucztę weselną to była przypowieść ale to ta uczta o której Jan pisze w objawieniu to nie przypowieść to jest realna prawdziwa uczta Którą Pan Jezus przygotował na powitanie wszystkich zbawionych, błogosławiony, kto jest zaproszony na weselną ucztę baranka. Jest niezmiernie istotna rzecz. Rzucę tylko hasło, moi drodzy, czy oblubienica baranka, a goście weselni to jedno i to samo, czy to coś różnego? Kto jest oblubienicą na tym weselu, a kto gośćmi na tym weselu, to też rzucam tylko jako pewien, jako pewną myśl, inspirując do szukania odpowiedzi w studium. A więc błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. Następne błogosławieństwo mamy w tym samym, na tej samej stronie, w następnym rozdziale, werset szósty, co już. Co już cytowaliśmy: Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi śmierć druga mocy nie ma. Błogosławieni ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Bo to są ci ludzie, którzy w życiu dokonali właściwego wyboru, wytrwali w wierze i w nadziei do końca, zasnęli. I zostaną obudzeni do życia, do życia, w przepięknie odnowionej ziemi, w nowych warunkach, we wszystkim. A więc myślę, że rozumiemy sens tego błogosławieństwa. Kolejne błogosławieństwo znajdujemy, znajdujemy moi drodzy, na następnej stronie, w 22 rozdziale, już zbliżamy się do końca. To jest werset siódmy: I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej Księgi. Czy kojarzymy to już z jakimś błogosławieństwem? Z pierwszym błogosławieństwem Księgi Objawienia. Tam były trzy rzeczy wymienione, ale tu Jan niejako pomija czytanie, słuchanie i koncentruje się błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. No moi drodzy, trudno strzec coś, czego się nie zna. Więc żeby coś strzec, to trzeba to najpierw poznać. To jest chyba logiczne i zrozumiałe. Więc. Dlatego na początku swojej księgi Jan zachęca każdego, żeby czytał, żeby słuchał i zachowywał. Ale kiedy już kończy swoją księgę, to już koncentruje się, błogos... już, już yy, zrozumiałym staje się, że ludzie znają, zapoznali się z pewnymi rzeczami i teraz mają dwie możliwości. Albo to zlekceważyć. Albo skorzystać, albo mieć udział w tym. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Ile błogosławieństw naliczyliście do tej pory? Sześć, liczycie dobrze. No to jeszcze mamy kolejne błogosławieństwo. W czternastym wersecie błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby mogli wejść. Przez bramy do miasta. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Jest to tekst różnie tłumaczony, dlatego ci, którzy porównują w przekładach, pamiętają szczególnie średniowieczne przekłady, używają błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota. Moi drodzy ze względu na te tłumaczenia, o których często kroć wspominam, mamy nieraz pewne dylematy, ale pozwólcie, że powtórzę po raz kolejny. Nie powinniśmy konfrontować tłumaczeń i, i w jakiś sposób deprecjonować jedne przy pomocy drugich. Połączmy je, popatrzmy jak one ubogacają się wzajemnie. Bowiem rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestię prania swoich szat, mówiliśmy już o szatach, co to, co to jest i ten brud, który nas brudzi, który brudzi nasze szaty, to jest grzech. Pan Jezus czy, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, no ale skąd będziemy wiedzieć, co jest grzechem, a co grzechem nie jest? O grzechu bym nie wiedział, napisał apostoł Paweł, gdyby prawo nie powiedziało: Nie będziesz cudzołożył. A więc, jeśli mówimy o czystości, o świętości, o bezgrzeszności, to nie da się tego oderwać. Od prawa, bo tam, gdzie nie ma prawa, tam nie ma grzechu. Tam nie ma grzechu. A więc błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota, aby mieli prawo do drzewa żywota. Dlatego. Piotr skojarzył na początku z siódemką i strzelił trafnie, aczkolwiek to można różnie, z różnymi liczbami utożsamiać. Jest siedem w księdze objawienia, siedem razy wspomniane błogosławieństwo. To nie jest siedem błogosławieństw. To jest siedem cech, powiedziałbym, Bożego błogosławieństwa, dotyczącego szczególnie ludzi żyjących w końcówce czasu, żyjących w czasie tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, moi drodzy, że my możemy to błogosławieństwo przeoczyć. Możemy nie docenić, możemy zlekceważyć, co stało się również tragedią wielu ludzi w historii. I to może się stać również tragedią moją i Twoją, jeśli nie dołożymy starań, aby czuwać i pilnować swoich szat. Jeśli nie będziemy ich prać. Krwi baranka, oczyszczać, jeśli będziemy lekceważyć grzech i powiedzieć, a cóż to jest złego, prawda, napić się alkoholu, a cóż to jest złego w takim czy w innym zachowaniu? Cóż w tym jest złego? Cóż w tym jest złego? Moi drodzy, to Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, dlatego błogosławieni, szczęśliwi są ci, Którzy korzystają, którzy żyją blisko Pana. Czytając Księgę Objawienia, powiedziałem, i tu chcę na koniec Wam powiedzieć jedną radę. To, co zniechęca ludzi do czytania Księgi Objawienia, to jej, to, to jej skomplikowana treść, jej symbolika. Ale siostro i bracie, Proszę Cię o dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak Danielowi zależało na zrozumieniu, on chciał. Zechciej chcieć. Zapragnij zrozumienia tych ksiąg. Zapragnij. I czytaj. Czytaj. Nawet gdy jej nie rozumiesz, czytaj. One są jak chleb. Wiecie, ja chleba nie umiem piec. Nie znam receptury. Ale żeby jeść chleb, nie trzeba być piekarzem. Nie trzeba znać receptury, jak się piecze chleb. Dlatego Pismo Święte Słowo Boże jest porównane do chleba. Pan Jezus powiedział. Jedz ten chleb, a doświadczysz. Jego wzm wzmocnienia tej duchowości. Doświadczysz przypływu mocy. Doświadczysz tego, że Duch Święty będzie dawał Ci zrozumienie. Będzie Ci objawiał pewne rzeczy, będziesz się mógł dzielić z innymi, będziesz mógł pytać innych, jak ty to rozumiesz, porównywać pewne rzeczy. Wiecie, mnie smuci to, że, że i, i, I obawiam się, że nie wszystkim nam zależy na zrozumieniu. To mnie bardzo smuci. I dlatego na koniec słowa, które czytane były na samym początku. Pamiętacie, co brat Dariusz czytał na początku? Błogosław duszo moja Panu. Wiecie, na ogół prosimy Boga o błogosławieństwo. I Pan Bóg nam błogosławi. Pan Bóg daje nam to szczęście. My czasami go tak gdzieś odkładamy na bok. Ale czy wiecie, że człowiek ma błogosławić Boga? Błogosław duszo moja. Co to znaczy błogosławić Boga? Jeśli, jeśli mówimy o szczęściu, my nie mamy życzyć Panu Bogu błogosławieństwa. Tylko czynić go szczęśliwym. Żeby to zrozumieć, myślę, że przykład, w jaki sposób dziecko czyni szczęśliwą mamusie, tatusia, rodziców. Dostaje czekoladę, a ona siedzieli... Więc moi drodzy, wiecie, jest wiele różnych sposobów, jest wiele różnych sposobów, ale chciałbym, żebyście zrozumieli, że tak jak dziecko może Czynić swoich rodziców szczęśliwymi lub nieszczęśliwymi, tak Ty, dziecko Boże, możesz wpłynąć, że Bóg będzie szczęśliwy lub zasmucony, lub zasmucony. Całe niebo raduje się, powiedział kiedyś Pan Jezus w pewnych okolicznościach. Błogosław duszą moja Panu, błogosław nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, ile On ci daje? po to, żebyś ty był szczęśliwy, żebyś nigdy nie powiedział jaki jestem nieszczęśliwy. Możesz powiedzieć jest mi smutno. Jest mi smutno, czuję się źle. Natomiast szczęście to jest być blisko Boga. I tego niech Bóg każdemu z was z nas udziela mnie i tobie, aby w dniu, kiedy Pan Jezus powróci, każdy z nas znalazł się wśród zbawionych. Amen.